Okej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i czarny Adewale oraz jego jeszcze kwatermistrz Augustin DeFort. A to już jest piąty odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry. Okej, już jesteśmy na Morzu Zachodnioindyjskim. A więc mamy trochę tutaj jakby takiego lutowania. A misja jest tutaj i tak, rzecz jasna, musimy znowu jakieś rekrutacje wprowadzić. A żeby to zrobić, to najlepszym sposobem jest na to, aby po prostu splądrować nieco tych plantacji. Tylko się rozejrzę jeszcze gdzie co i tu jest. Ale na dobry początek mamy tutaj taką nieodkrytą lokację. Więc moglibyśmy akurat tam dopłynąć. Jeszcze się tu rozejrzymy, czy coś tutaj nie ma. A, są same statki. Buccaneers offered me my first glimpse of freedom, and I took it. I learned by observation. They will not teach you. Nor accepted me as their captain once I had proven myself. Only the assassins offered me real authority. Zawsze coś. You were born in Trinidad? Aye, on a plantation. Are there not Maroons there who could use your help? No, we are not alone in Saint-Domingue to fight. Dobra, mamy tutaj najbliższą wysepkę. A, trzeba uwolnić niewolników. No to żaden problem w sumie. Dobra, mamy tutaj tą nieodkrytą lokację. Dobra. O kurde. Aż tak nas wyrąbało nieco daleko. A to nie o to chodziło, spokojnie. Dobra, teraz sobie jakoś zaparkujemy w miarę możliwości. Dobra, inaczej się nie da. Od góry sobie wejdziemy. Widzieliście ten mój ostatni fail? Nie, to w ogóle było porażka z mojej strony. Ale tak, już tutaj jesteśmy na tej wysepce. Ciekaw jestem, co tu możemy takiego znaleźć. Jak nic się nie znajdzie, to najwyżej po prostu Isle du Fay. Jedna skrzyneczka. Bardzo skromnie. Bardzo skromnie. Jedna skrzyneczka to jedna skrzyneczka. Co my będziemy? Dobra, mamy powrót do kawuśki. Oj Boże, się przyzwyczaiłem do tej kawki. Jak się to nazywało? Experte credo. Experto credo. Okej, experto credo. Wyspa, na której była tylko jedna skrzynia. Nie, OP. Dobra. To było bardzo szybkie i bez po prostu zastanawiania się. Możemy teraz nawet tutaj. Statek niewolniczy. O kurczę, ale ostro. Tutaj ilu? 30. Chyba nam się będzie bardziej tutaj opłacało. Sobie możemy tam dopłynąć. Ewentualnie jak nas jakiś statek zaczepi, to wtedy go zniszczymy i zabordujemy. Jeszcze się rozejrzymy dokładnie. Bryk, szkuner, dobra. Aha, a tutaj nie mogą śpiewać. To trochę lipnie. Sądziłem, że tutaj też będą szanty. Ale coś ich piraci za bardzo śpiewać nie chcą. Ale my to doskonale zrozumiemy. Zatem zaraz będziemy na tej plantacji. Już właściwie chyba jesteśmy. To jest wrak statku i co? Did you ever hear tell of the Jackdaw, Augustine? Kenway's ship, and mine for some months. Legends tell that she sunk somewhere off the coast of Hispaniola.
but none know just where. You believe it is here? More likely I succumb to nostalgia in my age. Aha, dobra. O, proszę, znowu dzwon nurkowy. I co z tym wrakiem statku? W takim razie. O, też się rozebrał czarny. Czyli mu wstyd nie jest w ogóle. Dobra, on robi swoje gul-gul. No, nie ma to jak wrócić, nie ma naprawdę. Brakowało mi tego. Dobra. Tylko niektóre te skrzynie są biedne, ale wyrąbane. W końcu mam na to. Gdzie jest to z tlenem? Muszę to znaleźć jak najprędzej. Dobra, jest. Okej, dobra. Igicior. Dobra, ta następna skrzynia. Ło! Już nas meduzy nie pokopały. Au. Zabolało trochę. Ciekawe, czemu to nie zadziałało. A wyrąbane na to przecież. Dobra, czarny, tutaj jest twoja skrzynia. Okej, dobra. I galion. No, weźmy sobie beczkę z tlenem. Okej. A teraz gdzie jeszcze? To nam się tutaj mapa przysłuży. Okej, dobrze. Zatem w tą stronę. No to przy okazji weźmiemy tą ostatnią beczkę z tlenem, żeby się no, tutaj jakoś nie zapodziewała. Okej. O, ale chociaż dobrze, że jest jeszcze motyw podwodnego świata, bo no jakby tego zabrakło, to no to nie byłby już ten asasyn. Ale jak jest czarny, podwodny człowiek pływający po przygody. Shit! Zwalaj od czarnego! Kurde, co go będziesz kąsał? O, on nie jest smaczny. To nie jest odpowiedni gatunek do jedzenia. Zapamiętaj sobie to, brzmi opieprzona. Dobra, jakoś trzeba przyspieszyć nieco. O tak, za wolno trochę to płyniemy. Jest. Ło. Trzeba będzie zaraz znaleźć sobie jakby takie wyjście. A zresztą chyba nie będzie tego. O, rekin. Wyczuwałem rekina. Dobra. Najważniejsze, że tu znalazłem. No, otwieraj. Git. Dobra. Możesz jeszcze tutaj podejść, ewentualnie. Aby pobrać sobie nieco tlenu. No, dobra. Teraz dalej. Czarny. O, aż ryby uciekają. Niebywałe. No kurde, jak tu się dziwnie pływa. Na razie nie chcę tego galionu. No dobra, jest. No. O, udało mi się szybko to zrobić. Zniszczone statki eskorty. A to... to potem. Jest, dobra. Mamy ten nasz... No i teraz trzeba będzie tam jakoś dopłynąć. To mega szybko. Bo inaczej będziemy mieli problem z dopłynięciem tam, z powrotem. Ale... myślę, że nasz Adewale sobie poradzi. Nie będzie miał z tym jakiegoś problemu, myślę. Bo nie chciałbym w ogóle jakichś problemów z jego strony. Ale szybko tam dopłynie, da radę. Nie będzie to jakoś stanowiło dla niego bezpośredniego zagrożenia.
No już zaraz będziemy. Choć coś wyczuwam, że trochę mu brakuje już tego tlenu. No i coś chyba też mi się wydaje, że... Nie, dobrze jest, dobrze. Bardzo dobrze, teraz tylko szybciutko nam wypłynąć. Bo brakuje nam jeszcze tego, żeby zabrakło mu tlenu. Dobra, zdążysz. Jest. Dobra. Wracamy na morze. No, wszystko zebrane. Tak, po mojej myśli. The last time I laid eyes on the Jackdaw, I surrendered her back to Kenry and set my mind to leave piracy behind to fight for the assassin cause. She still holds you under her power. She was the first ship to accept me as her captain. A, to tam trzeba teraz płynąć. No i dobra, cały wrak przeszukany. Dlaczego mi oznacza to, czego ja nie chcę, no? Porąbane. To chcę. To. Dobra. Ale to i tak już widzimy to. Więc jeszcze moment i jesteśmy na miejscu. Bryk sobie płynie. A, mam na niego wyrąbane. Tak czy siak. Dobra, tu mamy cumowanie. A to specjalnie zrobiłem, żeby mnie te miny nie rozpieprzyły. Okej. Okay. Sobie teraz przeszukamy. A, dobrze. O to mi tylko chodziło właśnie. Fort Lully. Dobra, gdzie są jakieś skrzyneczki jeszcze? O, tu następna. Sobie ją weźmiemy też. I jeszcze jednej brakuje. No, jeszcze jednej. To gdzie ona jest? Trzeba jej teraz poszukać, dobrze. Gdzie ta trzecia właśnie może być? Ona może być gdziekolwiek. By to nie było. No i tak się znajdzie. Trzeba będzie taki niestety coś zrobić. To trochę będzie niewygodne. Ale zgodnie przynajmniej będzie z tym, że szukam tych skrzynek. LOL. Co to miało być? Żeby tylko nie dał się zauważyć tym statkom, bo będzie przerąbana sytuacja. O, to jest, są chyba te statki niewolnicze. Mamy przerąbaną sytuację. Ale zaraz to sprawdzimy do reszty. Tylko chcę po prostu... O, i tam będzie nasza ostatnia skrzynia, bo jest tam łódka, do której możemy się, za pomocą którego możemy się tepnąć do naszego brygu. Dobra, już. Jest, ostatnia skrzynia. No i teraz tylko zrobić takie coś. No, okej, wracamy. No już, już, już. No i czemu teraz są za mną? Głupie. Trochę głupie. Co to możemy zapolować? Dobra, wywalone. Nie, nie mam czasu na niego. Okej, okay, tam pewnie będziemy mieli ten jeden z kilku statków, w których... O, jest, dobra. I załatwione. Teraz tylko ich dogonić. Wyniszczyć ich i... Jesteśmy gotowi do misji. Chyba. Zresztą zaraz zobaczymy.
jak to się wszystko potoczy. Dobra. Teraz myślę, że możemy na nich wysłać moździerz. No dobra, wiem. Wszystko spokojnie. A i się już zaczyna. Bitka. Dobra. Z wami już gadać nie będziemy. Trzeba was wytępić. Innego wyboru nie ma. O! Jak poszło. Dobra. Do zniszczenia. Poszło. Teraz twoja kolej. Dobra. Lepiej to zbrasować. Ło, 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 ło. No, proszę bardzo. Poszło. Teraz byśmy nieco mocniej zakręcili. I abordujemy stateczek z niewolnikami. I jak to zrobimy, to możemy się tepnąć wprost. O kurde. A, pamiętam tych łowców, kurczę. Ale nie powinni dla nas stwarzać bezpośredniego zagrożenia. Dobra. My się bierzemy za statek niewolniczy. Nieco byśmy postrzelali z Folgierza. O, trafił. Nawet. O, to musiało zawoleć. Dobre, Adewale. Dobra, ale teraz sobie zrobimy takie coś. Jak wyciąg. Ło! Ej, to ma daleki zasięg. Tylko czemu? Co za koleś? Dobra. Już. O, ty. Jak też zaczynać? Mam na ciebie złą wiadomość. Myślę, że cię trafię i to mocno. No. I taka była właśnie oto wiadomość. Co mi wybijacie czornych? A, zmacie z maczety. Jeb. Za wami. O. Pięknie. Lol. Czarny, co ty robisz? No. Tu ze mną walczyć. Jemu się już chyba coś w głowie poprzewracało. O. Piękne wykończenie. No i czarny uwalnia niewolników. Dobra, jesteście wolni, czorni. Nie, no, no, nie wyruchasz mnie, nie ma mowy. Nie pozwalam. Ło. A to, aha, to jacyś niewolnicy zginęli. Oj, bida trochę w kraju. Opancerzony taran, ładownica do garłacza 1. Aha, czyli coś nam odblokowało w pewnym sensie. Okej. O, ale dalej jest misja zablokowana. Nie, już jest odblokowana. Dobra. Okej, czyli tak. Misja odblokowana, no to możemy się kierować. Co nam to przeszkadza? Okej. Myślę, że jeszcze zdążymy zrobić jakąś tą misję na szybko i skończyć odcinek. Zobaczymy. Oczywiście, jak sobie poradzimy, rzecz jasna. No, i mamy już misję w Portal Prince. Sobie dobiegniemy.
ale na razie na niewolników mam nieco wyrąbane, bo żeśmy trochę czasu zmarnowali na lutowanie w niektórych częściach Morza Zachodnioindyjskiego, więc nieco teraz musimy sprężyć się i zacząć robić tą misję, aby po prostu nadrobić czas i ewentualnie wypełnić to, co nam jest dane do zrobienia. Ale popływaliśmy trochę na tym statku, trochę frajdy było, ale no wiecie, no nie za dużo tego, bo będzie inaczej dysproporcjonalnie do tego, jak nagrywam. No okej. No i kurtyna w górę. Monsieur Adwelly, the Mayon cause has made an ally of you. Augustin speaks highly of your help. I do not know how much longer I'll be able to continue, but the Maroons are outstanding warriors. Augustin has provided me with everything I might need to get by until I return to my brothers. I believe you owe me a parcel then. Let me hold it a while longer, for safekeeping. You are not a man of your word. My word was perhaps. It stands. How little you must think of me. On the contrary, you have maintained your freedom among the French by the deft handling of your indispensable business. I respect you highly, but would be a fool to trust anyone so clever so soon. What a keen eye and sweet tongue you have. Since you cannot provide me with the one thing I truly desire, I hope to compel you to demonstrate some respect by some other means. I would consider it. I need a careful and observant man to investigate the Gouverneur. I must know what distracts him, and why he enforces the Code Noir ever more strictly. The lives of the slaves depend on it. I share your curiosity. I'll pay you this favor for the slaves. Perhaps there is some honor in you yet. You will need a disguise. Please, change into these. Chyba sobie żartujesz, kobieto. Kurde, każe mi się jeszcze ubierać. A co to ona jest, jakaś projektantka mody? Co, wycenia w ogóle ciuch? A slave's rags. What do you mean by this indignity? Do you mean to see me recaptured? Indignity? Do you hold your enslaved brothers in such low esteem? Dobra. Do you hold any man in high esteem? Or are we all pawns to you? Ha! You should be so lucky. There is no trick. It is only that, well, the Gouverneur de Fayette will host a soiree soon. And imagine, I am not invited. The excess of the occasion calls for an abundance of supplies to be delivered to his mansion. That's where you come in. With your crate, you will blend in with the men delivering the goods. Aww. Once on the ground, you can spy on the good Gouverneur. Will you overseers not notice one man extra? Or are you simply unconcerned for my well-being? I've never met an overseer who could tell two slaves apart. Nevertheless, be careful. Okay, czyli teraz... As you are as bright as you are strong, you will figure it out. Czyli teraz musimy się za niewolnika podajemy. W ten sposób po prostu szpiegując tego gubernatora. O, idą niewolnicze siły towarowe. Here they come. Join the line. Be careful. No dobra, czarny, bierz się do roboty. O, coś mu paczka upadła. A, teraz wykorzysta okazję. What's going on back there? Fall in line. No i specjalnie tam podszedł, dobre. Dobra, idziemy. Who are you? A friend. Aha.
Ciekawe jaki przyjaciel, taki, który mi odbiera FPS-y. No. Dobra, nie narzekaj, pomogę ci. Tylko zamknij japę. Z łaski swojej. No i ostro się będzie działo. Tam kogoś napieprzają ostro. No dobra, co dalej? Dobra, idziemy za nimi, żeby nie wyszło na kretyna, że mnie wykryją zaraz. No nie maryć. Co mnie pchasz? No dobra, robimy co trzeba. I teraz będzie piłował. Chyba. No tak, jestem swój. A coś ty myślał, że cię tu przyszedłem zabić, jak ja nawet broni tu nie mam. I to jest najlepsze w tym wszystkim. O, teraz będzie się działa najlepsza część. O, fucka, shita. Dobra, chodź tu, kolego. Dobra, cichutko. Nikt cię nie prosił o zdanie. To teraz zlutuję. I teraz zabić tego przewodnika. Ale tylko gdzie on jest? O to mi tylko chodzi. Dobra. Znalazłem go. No nieco tutaj oświetlimy. O, ładnie to wszystko idzie. Okej. Pięknie mi to wyszło. Tak teraz jakoś trzeba odszukać tego gubernatora. Bo to, że zabiliśmy jakiegoś nadzorcę, to jest mało. A praktycznie nic. Chodź tu, chodź tu. Dołączysz. Ty byłeś tym rozmówcą jeszcze. Który też już padł. Dobra. Większy problem do zgryzienia jak dotychczas. No, dołącz, że co ci problem podejść tu? O kurde, szajze, ale nie widzi mnie. No tyle dobrze. O kurde, dobra, wywalone mam na to, szczerze mówiąc. A to was powybijam. No, co koza? Nie ma kozaczynia. Dobra, zamknąć tam pyski. No, ja tu chcę tu zrobić swoje. A wy po prostu mi to chcecie utrudnić. No, co ty, człeku, robisz? No, dajże mi tutaj. Co za idiota. Kurde, Adewale. Słuchaj się mnie chociaż raz. Nie, to nie zginiesz od razu. O, teraz mamy podsłuchiwanie. What I do with my purse is my own business.
What happened to the phones I released last month? Kurde no! No zarąbiście i powiedzcie mi teraz, że to jeszcze wszystko mam powtarzać. No chyba was coś. O, ale dobra, to, tak, tak, tak lubię. A mamy zrobione wszystko? Dobra, mamy. Nie narzekam. Dobra, udało się. Trochę to śmiesznie wygląda, ale no co poradzić, czarny to czarny. Aha, teraz podsłuchana rozmowa. Iść do kryjówki, mówcie. Uj! O, dobrze mu tak. Znowu mamy podsłuchać rozmowę. O, to widzę, że na bogato z tym... z tym typem rzeczy. Any suspicion of smuggling. Your name will go down in history with mine if you supply the funds and the ship. Thank you for the offer, but I have an expensive colony to govern. With the volume of slaves you import, I'd have thought you'd have gold to spare. Even free labor is not free, my friend. Slaves are expensive to replace. The poor beasts expire before they can reproduce. Even your slave ships would benefit from improved navigation. Fewer accidents. Now that is interesting. Dobra, teraz stąd jakoś trzeba nawiać. Uwolnienie niewolników trzymanych w barakach. W których barakach? O kij chodzi? Gdzie wy widzicie jakieś baraki? Zaraz znajdę to. Aha, to tutaj. A, dobra. No to myślę, że załatwimy to bez problemu. Dobra. Skończymy z wami. Ło. Aha. Nie wyszło. Jak dla mnie to trzeba przeładować w takim razie. No bo żeśmy ich nie uratowali, a ja chcę ich uratować, tylko trzeba jakoś to skołować. Dobra. Jeszcze raz. Wyjdzie nam to, to uciekamy. Tylko jak no? Jak dla mnie trochę dziwnie to jest skonstruowane. Ale przynajmniej wiemy, gdzie to jest. To jest jedno. Okej, dobra. Ucichli. Ups. Tutaj będzie trzeba jakoś inaczej przemyśleć to. Tylko jak no? Moment. A jakbyśmy podeszli tak do niego i wzięli ten jego miecz. Dobra. Wtedy możemy się bawić. No ale to tak nie ma sensu. O, tylko jeden niewolnik przeżyje. A zaliczyło mi to w ogóle? Hm? No dobra. Wywalone mam na to, że mi jeden niewolnik tylko przeżył, ale jest wykonany. Kobieta tu umie parkour, ale przy okazji pomogła mi wyjść stąd. To za to jej trochę podziękuję. Ale my teraz kierujemy się w stronę Bastien. Fuj, w takim gównie muszę biegać jeszcze. Aż troszeczkę niewygodnie to wygląda. Ale co poradzić, no. To była typowa dywersja z dobrym planem. Dobra, wbijamy tutaj z powrotem w tych szmatkach.
No dobra, cutscenka, odpalaj się. O, załatwione. Alors, what have you learned? The governor is overconfident. Despite his guard, I could have ended him with my bare hands. He would have deserved it. What makes you believe you need him? I keep my friends close, and my enemies closer. Which camp are you in? Will you tell me what you have learned? Who distracts him? A bold-faced scientist, Godin, hounds the governor for funds. Something about an expedition, navigational secrets. Why is this the first time I hear of him? Is my whole network turned against me? Does the harbor master think I give him my best girls out of kindness? Do you wish me to investigate further? I admit, as a man of the sea, the science of navigation intrigues me. No. Yes. I don't know. As you wish, but leave me, I must think. O, kobieta straciła głowę. No cóż, to był jej pech. Okej, okay, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i do następnego odcinka, myślę, że będzie nieco krótszy, bo tutaj akurat się wydłużyło to lutowanie, to uwalnianie niewolników, tudzież jeszcze ta misja. Ale było git. Trzymajcie się, na razie, yo.